Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Nie, nie, ja nie salutuję teraz, bo wczoraj było Święto Wojska Polskiego. Ja salutuję, ponieważ dzisiaj startuje sezon Premier League No i przy okazji jakaś tam popularna gierka przeglądarkowa Także witam Was serdecznie w odcinku, w którym prawdopodobnie wybiorę swój ostateczny skład na kolejkę numer 1 Także jeśli wciąż nie wiecie, czy pójść tylko z Haalandem, tylko z Salahem A może wziąć i tego i tego, no to zapraszam Was serdecznie Ja nagrywam ten materiał wyjątkowo późno, ponieważ jest już druga w nocy To wszystko przez to, co się działo w Europejskich Pucharach, ponieważ tam były dwie dogrywki Jedna formalna w meczu Wisły i jedna nieformalna w meczu Śląska, gdzie działo się naprawdę dużo W meczu Wisły ostatecznie były karne, w meczu Śląska chyba też były karne, ale te karniaki to musiał walić sędzia tego spotkania Także witam Was bardzo serdecznie, jest późno, także jeśli doceniacie mój wkład w pracę, to będzie miło, jeśli zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem Na planszy macie kod do Ligi Angielskiego Espresso, także jeśli ktoś nie dołączył, to kod do Ligi to 11GS 5Q. Przy okazji zapraszam Was bardzo serdecznie dzisiaj na Deadline Live, który wystartuje o godzinie 16:30. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, no to to jest taka relacja live, która jakby pomaga nam dotrwać do startu kolejki, gdzie odliczamy do startu danej kolejki. I dzisiaj będzie to wyjątkowa relacja, ponieważ oprócz tego, że będę tam ja, a ja byłem zawsze, to jeszcze dołączą do nas goście, w tym Adam Form Over Fiction, z którym już nagrywałem dwa odcinki przed tym sezonem. Dodatkowo pojawią się ludzie z redakcji, pojawią się ludzie z Twittera, którzy pochwalam się swoimi składami, swoimi obmyśleniami przed tym sezonem. Także zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że będą to bardzo przyjemne trzy godzinki, które spędzimy wspólnie. Także wbijajcie po prostu na nasz kanał i lecimy z tym odcinkiem Po pierwsze, zaczniemy z grubej rury, ale w sumie tak chyba trzeba Co z tym Haalandem i co z tym Salahem? Jak, jak, jak w ogóle to ugryźć? Także po pierwsze, posiadanie takich dwóch graczy to jest zawsze jakaś taka komfortowa sytuacja Bo to teoretycznie mamy dwóch zawodników, którzy mają bardzo wysokie posiadanie Którzy mają bardzo wysoki sufit i którzy zawsze dawali te punkty Po drugie jest to kwestia opaski Mamy wtedy dwóch zawodników bardzo solidnych, na których możemy postawić zawsze no, i też takim pokrętnym argumentem jest elastyczność, bo da się zmieścić dwóch zawodników tych, czyli Halanda i Salacha w składzie, bo mamy bardzo dużo budżetowych opcji na starcie sezonu. A ewentualnie, gdyby się okazało, że czy Haland, czy Salach nie wypalili na tyle, ile byśmy chcieli, a gdzieś tam jakieś opcje ze średniej półki dają super punkty, no to łatwo jest takich zawodników zejść, i to jest taka kwestia delikatnej elastyczności. No, ale jakbyśmy, jeśli mielibyśmy wybrać, którego z nich wziąć, no bo jednak to będzie bardziej to takie uniwersalne rozwiązanie i też ja bardziej skłaniam się ku temu, żeby wybrać czy tego, czy tego. Także jeśli miałbym wybierać, to mamy mały problem, ale postaram się przejść przez ten dylemat dość prosto lub. Chociażby składnie. Także co do tej opaski, to jeśli chodzi o oczekiwane punkty, to panowie wyglądają bardzo dobrze. W sumie to jest takie 2,5, jeśli chodzi o prowadzenie w oczekiwanych punktach. Haland prowadzi w kolejce numer 2 i w kolejce numer 4. W kolejce numer 3 mamy tak naprawdę remis, a w kolejce numer 1 i w kolejce numer 5 lepiej pod względem oczekiwanych punktów wygląda salach. Zobaczmy sobie zatem na statystyki z poprzedniego sezonu, jak to wyglądało tutaj na planszy. Co do zwrotów ofensywnych, to Haland miał łącznie 35. Gdy Salah miał 30 Co od razu rzuca nam się w oczy To fakt, że Haaland miał dużo więcej goli Bo miał aż 150% bramek tego Co miał Mohamed Salah Także to jest dużo Co do oczekiwanych zwrotów zdaniem Opty Haland miał 90 zwrotu na 90 minut Gdy w przypadku Salaha było to 80. Nie znaczna różnica Ale jednak czuć tutaj I w tej, i w tej klasyfikacji korzyść na, na rzecz Norwega Co do udziału w setkach To też mamy teoretycznie podobnie ale bardziej rozkłada się to pod kątem bezpośredniego udziału na korzyść Halanda, bo ten... Dochodził do aż prawie dwóch setek Na 90 minut, gdy u Salah'a to było Tylko 1,17, więc tutaj mamy Znowu takie malutkie argumenty Na korzyść Halanda zamiast Salah'a. Zobaczmy sobie zatem na przykład Na punkty z poprzedniego sezonu na start Korzystając przy tym ze stronki naszego partnera Czyli Fantazy Football Hub, możecie Wykupić dostęp do tej stronki z naszego reflinku Wtedy dostaniemy jakąś kasę z tego A wy macie minus 50% zniżki Link jest w opisie do tego filmu W każdym wypadku jeśli chodzi o punkty na start W poprzedniej kampanii to Haland też wypadł znowu minimalnie, bo minimalnie, ale lepiej niż w Salach, bo zdobył aż o 24 najwięcej punktów na start, czyli Raz na cztery starty zdobywał łącznie jeden punkt to nie jest dużo, ale ostatecznie w jakimś tam rozrachunku wychodzimy na plus. Jednak tutaj takim kluczowym elementem, mi się wydaje na korzyść Halanda, jest fakt, co on zrobił kampanię wcześniej. Czyli to była kampania 22-23, gdy on robił punktów na start ponad 8 gdy salach nie miał nawet 6,5. Mamy tutaj aż 1,5 punkty różnicy i tutaj już zakładamy, że jest to dużo. I to jest znowu taki argument bardziej na korzyść Halanda niż na korzyść Salaha. Oczywiście ten, ten grafik w pierwszej kolejce lepszy ma Salach niż Haland, ponieważ Sala gra. Deep switch a Haaland gra z Chelsea. No ale znowu, gdy zobaczymy sobie gdzieś tam na pryzbach 4 kolejek, to też nam się to zaciera, więc nie jest to jakiś wielki argument. Więc co do tego dylematu, to moim zdaniem są takie dwie strony medalu: z jednej strony ta cena Salaha to duży plus niego, ponieważ jest tańszy niż Norwek o, o aż 2,5 miliona. Ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli później odkupić sobie Halanda no to gdy, gdy zakładamy, że taki drugi najdroższy napastnik w to jest Watkins, no to między nimi jest aż 5,5 miliona różnicy. I to jest naprawdę ciężko, żeby wyłonić sobie taką kasę, żeby nagle kupić tego Holanda A gdy porównamy sobie Salaha i drugiego najdroższego pomocnika, no to mamy Palmera i są, są to tylko 2 miliony różnicy, więc to jest moim zdaniem taki główny argument za tym, że ja jeśli wybieram jednego z nich, to wybieram Holanda Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Drugi zaś taki dylemat, który tutaj mamy, to Arsenal. Drużyna Arsenalu. Powiem szczerze, zadziwia zadziwiamy fakt, że oni nie pojawiają się aż tak często w draftach na kolejkę numer jeden, gdzieś tam wśród popularnych graczy, ogólnie gdzieś tam po prostu w uniwersum fantazy. Wiadomo, główny argument to jest przede wszystkim kalendarz, bo gdy sobie gdzieś tam byśmy odcięli tą, kole, tą kolejkę numer 1 i kolejkę numer 3 No to ten start sezonów załóżmy, że wygląda fatalnie Bo mają, do kolejki numer 5 mają trzy ciężkie wojazdy Czyli Aston Villa, Tottenham oraz Manchester City na wszystkich z tych trzech terenów Arsenal akurat bardzo nie potrafi grać. Więc ja Z jednej strony, rozumiem to, że gracze, że menedżerowie fantasy nie pchają się w tych zawodników Arsenalu, no ale gdzieś są też te dwa łatwe spotkania, jak z, jak z Wilkami u siebie i z Brighton u siebie. A kolejka numer 6 i kolejka numer 7 w ogóle wygląda jak totalne Eldorado, jeśli chodzi o punkty. Więc, ja szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie składu bez zawodników Arsenalu. A dlaczego? Po pierwsze zacząłbym gdzieś tam od, od argumentów, że to była drużyna, która w poprzednim sezonie zdobyła zdecydowanie najwięcej punktów, czyli oni jako zespół zdobyli najwięcej punktów fantazy, mieli ponad 2200, podczas gdy drugie City miało 2070, trzeci był Liverpool 1900. No, czyli widzimy, że dość duża różnica. Mocni byli szczególnie w defensywie jeśli chodzi o stracone gole, to mieli 29 straconych goli. Drugie, drugie było City, którzy, którzy stracili 34 bramki czyste konta. Mieli czysty kąt 18, na drugie miejsce było City, które miało 13, czyli w defensywie jest totalnie zmietli wszystkich. Co do ofensywy, liczba goli, pierwsze było City, drugi był Arsenal. Expected goals, pierwszy był Liverpool, drugie City, trzeci Arsenal, czyli w defensywie byli totalnymi kozakami, a w ofensywie byli wciąż ścisłą topką. Także powtórzę jeszcze raz, dla mnie to jest super drużyna. Tym bardziej że. Jeśli chodzi o ich plusy, to mamy ich naprawdę dużo. Po pierwsze, stosunkowo brak rotacji. Arteta naprawdę bardzo mało rotuje i, na przykład, gdy zdrowy jest Saka czy Odegard, to nie tak naprawdę w każdym meczu grają po 90 minut. Tak samo obrońcy. Tego nie powiemy na przykład o, nie wiem, drużynie Guardioli czy, czy o, często o innych menedżerach, na przykład gdzieś tam w Newcastle i tak dalej. Po drugie, drużyna jest sezon na sezon coraz lepsza. Tam widzimy nieustanny progres. Dyktator Arteta. Tak, nakręca tę maszynkę, że szczerze powiedziawszy oni bardzo imponowali. Imponowali też w sparingach Ostatnie cztery sparingi to zwycięstwa z Manchesterem United, Liverpoolem, Bayerem, Leverkusen, bardzo efektowne po 4-1, a także z Lyonem. No i też co ważny argument ogólnie odnośnie tej defensywy, no to w poprzedniej kampanii najlepiej jeśli chodzi o punkty wśród defensorów, była, była w sumie trójka Arsenalu, czyli White, Gabriel oraz Saliba. Więc skoro. Ci defensorzy punktowali bardzo mocno Skoro defensywa była najlepszą defensywą w lidze No to mi ciężko pominąć po prostu Chociażby tych obrońców, jeśli ktoś nie miałby miejsca Na zawodników ofensywnych, bo na przykład Masalaha i Halanda, więc na koniec dnia w mojej opinii, jeśli ktoś ma zagrozić City w tym sezonie, no to właśnie Arsenal, no to e, tak kończąc ten wywód, myślę, że granie bez tych zawodników jest troszeczkę wejście w taką małą pułapkę. Więc e, to na tyle, i myślę, że możecie też się podzielić ponownie w komentarzu, jeśli macie inne inną jakąś opinię. Bo ja na przykład uważam, że gdyby nie ten kalendarz, to każdy by startował z potreniem Arsenalu, bo te ceny wciąż stosunkowo nie są jakoś bardzo duże. No ale dobrze, kończymy Arsenal i przechodzimy teraz do takich potencjalnych pułapek, czyli zawodników, którzy mają wysokie posiadanie, a którzy, e, których ja bym Odradził, których ja w ogóle nie rozważam do składu i których po prostu bym razu też wam. Co do bramki od razu mi się rzuca w oczy: Matt Turner. Matt Turner ma posiadanie ponad 20%, posiadanie 20,8%. Kalendarz spoko, ale nam po tym kalendarzu: jak Matt Turner nie będzie grał. On jest aktualnie trzecim bramkarzem, jeśli chodzi o Forest, więc to po prostu brzmi jak szybki spadek ceny. Także tego gościa na pewno bym nie brał. Jeśli chciałbym kogoś za 4-0, to bym brał tam z najniższym posiadaniem kogoś, typowo, żeby ta cena mu nie spadła. A jeśli już naprawdę chcemy się uprzeć i liczyć na to, że faktycznie jakieś minuty mogą się pojawić, to ewentualnie jest Waldimarsson w Brentford. Na starcie sezonu tych minut na pewno nie będzie, ale Flecken w mojej opinii nie jest tak dobrym bramkarzem, żeby myśleć, że ten jego skład jest zabetonowany, więc jeśli ktoś ma liczyć na poslizgnięcie się pierwszego bramkarza, to może się to wydarzyć w Brentford. Idziemy dalej, idziemy do obrony, Saliba, Porro, Guardiol, Alexander Arnold, świetne opcje, Barko. Barko to jest gracz, z którym bym uważał, po pierwsze Estopinian wrócił już do treningów, po drugie ten kalendarz na pierwsze trzy kolejki jest słaby, czyli Everton, United i Arsenal, no a myślę, że na kolejkę numer 4 to już Estupinam wróci na pewno, a mi się wydaje, że nawet wróci wcześniej, skoro już teraz trenuje, także... To jest taki do, do, dobry moment, żeby jeszcze pożegnać się z tym Barko, kiedy, kiedy możemy zrobić to jeszcze za darmo i bez straty ceny. Prawdopodobnie wyjdzie jeszcze w pierwszej drugiej kolejce w pierwszym składzie, ale co nam to da jak prawdopodobnie jest to zawodnik u nas na ławkę, więc ja bym po prostu, po prostu sobie złoto wałosego barko odpuścił, więc co do obrońców w sumie zwróciłbym uwagę tylko na tego barko, reszta jest spoko. Idziemy sobie do pomocników, Palmer, Eze, Salach, Saka. Ewentualnie nad Gordonem się zastanowi, ponieważ jest to gracz, który zagrał tylko 45 minut w okresie przygotowawczym. Także nie, nie, nie jestem przekonany, czy wyjdzie w pierwszej jedenastce. Ale wciąż wybór gdzieś tam długo sobie spoko. Fodena bym na pewno odpuścił to jest gracz, który jeszcze nie zagrał po sezonie przygotowawczym, więc grałbym na pewno bez Fodena. 20% posiadania to naprawdę dużo. No i tak jeszcze ewentualnie, personalnie, mogłem powiedzieć, że 8,5 miliona za Odegarda mi się troszeczkę mnie spina Za 8,5 miliona wolałbym wziąć na przykład Bruno Fernandesza, który gra wyżej, który ma wszystkie stałe fragmenty gry, w tym rzuty karne, więc Ewentualnie poszedłbym w Bruno, ale to jest, taka, to, to jest takie małe przewinienie, jeśli ktoś ma Odegarda, to jest taka tylko Bardziej w mojej opinii wiem, że niektórzy mogą myśleć inaczej Także, co do pomocników, tyle, napastnicy Watkins w sumie też ma taki podobny problem jak Gordon tylko w sumie jeszcze większy, bo on na przykład w sezonie przygotowawczym nie zagrał nawet minuty. Także nie jesteśmy przekonani, czy wyjdzie w pierwszej 11. Mi się wydaje, że dość ciężko, ale zobaczymy. E, moim zdaniem, po prostu zbędne ryzyko. To samo jeśli chodzi o zbędne ryzyko, powiedziałbym o Solanki, Solanki jest świeżym transferem, jeśli chodzi o to, ham nie zagrał też jeszcze minuty w sparingu z tą drużyną, więc tym bardziej myślę, że wejdzie dopiero z ławki. Co do żału, Pedro, to też nie jestem fanem tego gościa. Plusy w sumie fakt, że ma karne i kosztuje 5,5. Minusy Brighton kupuje nowego napastnika. Jest tam jeszcze Welbeck, później wróci Ferguson. Także ta, ta rywalizacja będzie dość spora. No i też sam w sumie zawodnik nie jest taki, żeby jakoś mu bardzo ufać. W poprzedniej kampanii miał 9 goli i 3 asysty. Jest to niezły wynik, ale przy okazji wydaje mi się, że jednak Wood czy Muniz Pół miliona będą lepszymi opcjami i też mają chyba pewniejsze minuty e, To by było na tyle, jeśli chodzi o tych graczy, których bym potencjalnie unikał którzy mają dość wysokie posiadanie Teraz przejdę sobie do watchlisty, czyli do graczy, e, których bym polecał I jeśli macie tych graczy w składzie to, moim zdaniem, możecie, możecie spać spokojnie. Ten sezon jest taki dość specyficzny, że nie mamy takiego twardego szablonu na pierwszą kolejkę. Że, na przykład, ktoś ma i halanda, i salacha. Ktoś ma tego Salah, ktoś ma tego halanda. No i przez to, przez, przez tą właśnie dwójkę zawodników i, tam, to, i tą rozbieżność, składy się troszeczkę rozjeżdżają. I i mi się wydaje, że jeśli macie zawodników z tej listy, którą tutaj umieściłem To możecie spać spokojnie, po prostu każdy ma swoją wizję i tak dalej, i tak dalej Ważne, żeby brać graczy, którzy są jacyś tacy w miarę sensowni Więc co do bramkarzy, to wyróżniłbym na pewno raję za 5,5 Jeśli ktoś by chciał bramkarza za 5,5 Ja w odcinku o bramkarzach, do którego was odsyłam, tłumaczyłem dlaczego Lepiej wziąć na za 4,5 czy za 5, w sensie nie pod kątem tego, że cena jest najważniejsza, choć też jest ważna, ale po prostu jeśli chodzi o bramkarzy, to jest taka dość specyficzna pozycja, że ten taki jackpot jest wyłapywany o wielkie punkty, nie tylko gdy natujemy czyste kąty, ale też gdy są jakieś obrony, z tych obron rodzą się później punkty bonusowe itd., itd. No i w związku z tym, w ostatnich 5 sezonach. Cztery razy najlepszym bramkarzem był gościu, który na starcie kampanii kosztował 4,5. Także to jest taka moja krótka notka o bramkarzach. Co do obrońców, to opcje premium typu Trend, Gabriel, Saliba, Guardiol, Porro są to super wybory. Za 5-0 wyróżniłbym na pewno Munioza, który gra bardzo wysoko w mocy i defensywie Palace, która się super sprawowała pod wodzą Glasnera, jedna z najlepszych defensyw w Lidze właśnie w tym czasie. No jak już powiedziałem, Munoz gra bardzo wysoko, jeśli ktoś chce się sam namówić to do tego, żeby wziąć właśnie Kolumbijczyka, to odpalcie sobie ostatni sparing Crystal Palace. Tak naprawdę w każdej akcji on był bardzo wysoko, i każda, a każda akcja to była właściwie jego akcja, czyli jakaś wrzutka z jego strony itd., itd. Może być bardzo fajną opcją. Co do obrońców za 4,5, to chyba w tym momencie na pierwszym miejscu umieściłbym Robinsona. Andersen, Mykołenko i Bern również są spoko. Są dość inne fajne wybory, jak Kłansach, Livramento oraz Hall. Tak naprawdę, jeśli uda się tak, że oni będą mieli pierwszy skład. No, to prawdopodobnie są to najlepsze opcje w tej półce, ale warto pamiętać o tym, że nie jesteśmy przekonani, czy będą mieli ten skład. A jeśli będą mieli, to po prostu jak długo? Ile kolejek, i to jest taki minus? No, ale w, tylko wariaci są coś warci i trzeba ryzykować, nie? Także to jest też druga strona medalu. Co do tego dylematu między Livramento a Hallem, ja wciąż upieram się, że jeśli będzie grał Tripper na prawej stronie, to na lewej stronie będzie grał Livramento, a nie Hall, ponieważ w poprzedniej kampanii Hall był też cały czas dostępny, a jednak mimo wszystko. Gdy gdzieś tam były te problemy zdrowotne, no to na prawej stronie, gdy grał Trippier, to na lewej stronie grał Livramento Ze względu na to, że gdy Newcastle atakuje, to po prostu ta prawa strona jest troszeczkę przechylona No i Tripper atakuje bardziej, ten lewy obrońca, czyli najczęściej Dan Burn. sobie zostawał No i mi się wydaje, że to takie obrońca, który bardziej miałby skupić się na defensywie, bardziej pasuje jednak profilem Livramento niż Hall więc e, tutaj jest takie moje zdanie. No, mój odcinek, moje zdanie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Co do obrony w C4.0, to e, najlepsze opcje to na pewno Johnson, Harwood Bellis, Fess, e, Griffs czy Moskera. E, cała ta piąteczka powinna grać. Ja mam w tym momencie Johnsona. Pomocnicy, Salah, Palmer, Saka. Są Bruno, wszyscy fajni, kwestia tego jak sobie rozlokujecie ten budżet Za 7,5 wyróżniłbym za to żotę Z innych takich bardziej długoterminowych wyborów Bowen i Gordon w tej półce cenowej też bardzo fajni Za 7,0 najlepszy jest S na drugim miejscu dałbym Bemo 6,5 Kunku, Bailey, i Kulusewski, to są takie trzy wybory, które najbardziej by mnie rajcowały Kulusewski świetny sezon 3 gole, 3 asysty ale nie wiadomo jak będzie z jego minutami, ponieważ już nie będzie grał na 9 9, Tylko prawdopodobnie gdzieś tam później jednak wróci na skrzydło, w związku z tym, że kupili solanki. Bailey super opcja: 10 goli, 11 asyst z poprzedniej kampanii. Bardzo dużo. No w pierwszej dziesiątce był jeśli chodzi o zwroty ofensywne względem czasu. Więc teraz, gdy ma te minuty duże, pewniejsze, bo odszedł diabi do Arabii, no to Bailey też będzie bardzo fajną opcją, dość pominiętą przez szablon. Co do zawodników za 5,5, mi się bardzo podoba Marfin, no ale skoro gość robi w okresie przygotowawczym 5 goli, 3 asysty w 320 minut, to jak miałby się nie podobać? Aż obrałem koszulkę Newcastle właśnie dla Marfiego, bo zobaczycie później, że jest na pewno w minimum w jednym składzie, a może nawet w dwóch. Za 5,5 fajnie też są Smithrow oraz Mintech, za 5,0 najlepszy jest na pewno Rogers. będzie o pewne minuty na starcie sezonu, zobaczymy jak dalej, pewnie zależy to sporo od formy. Za 4,5 brałbym Winksa oraz Sangere, Także to na tyle jeśli chodzi o pomocników, teraz napastnicy 15 milionów Hegemon Halland, Później dużo, długo, długo do nic, za 8,5 mamy Isaka Pewnie jedna z najlepszych opcji fantazy w tym momencie Totalny must have na pierwszą kolejkę moim zdaniem 8-0 Havertz, Havertz ze świetną końcówką sezonu, ze świetnym presezonem, ale pamiętajcie, że Ciąży na nim klątwa taka, że nigdy, nigdy w tej rundzie jesiennej Nie zdobył więcej niż 5 bramek, też zobaczymy czy się w końcu przełamie 7,5 Mateta, czyli też as końcówki sezonu, gdy miał 13 goli i asystę w 13 ostatnich meczach. Na Igrzyskach Olimpijskich również szalał 5 meczów, 5 bramek, dziękuję bardzo. Także Mateta mi się wydaje, że wyjdzie w pierwszym składzie na pierwszym kolejkę, ale zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś wycieki. Za 6-0 najlepsze opcje to Muniz oraz Hood, a za 5,5 Ewentualnie Pedro. Jak już mówiłem nie raz, ja nie jestem fanem, ale. Załóżmy, że ma wysokie pożądanie, ma jakieś atuty w postaci karnych i ceny, więc dajmy go też tutaj. Także przechodzimy teraz do creme de la creme. Pokażę te dwa składy, które ewentualnie ułożyłem. Pierwszy to jest skład bez Salaha, ale z Halandem, czyli po prostu jest sam Haland. Jeśli chodzi o cenę Fantasy Football Hub, to dali temu składowi aż 97%. Dopiero teraz to widzę. To dla niektórych podobno jest ważne, więc, więc może, może jest to spoko skład, ale też przede wszystkim mam tu dużą czutkę na tą ekipę. Podoba mi się ta drużyna. Ostatecznie największy minus w sumie jest taki, że nie mam Guardiola, a Guardiol był w każdym moim drafcie wcześniej, ale wciąż mogę go dać na przykład za Trenta e, i wtedy też na przykład dać Kłansacha czy coś takiego i jeszcze mieć sporo kasy. Ten skład moim zdaniem nie ma wad. W moim skromnym zdaniem ten skład nie ma wad, bo jest dobrze zbalansowany. Nie ma na przykład takiego czegoś, że Mam zawodnika w jakimś trudnym budżecie, takim, takim niskim Za 5.0 czy 5.5, którego później ewentualnie nie miałbym jak zastąpić, musiałbym robić minusy Więc generalnie w składzie wygląda bardzo dobrze, pokażę jeszcze ławkę może tak W sumie też było, byłoby to ważne No ławce są sami najtańsi zawodnicy, ja tak raczej gram na starcie sezonu, że Ta ławka nie jest zbyt duża Ale na przykład można by było zrobić tak, że Gdy z Aleksandra Arnolda zrobiłbym czy Robertsona Który jednak nie wiadomo czy będzie miał pewny skład ale na przykład biorąc tutaj Guardiola Mógłbym za, za, za ten milion polepszyć sobie ławkę rezerwowych I gdzieś tam poszaleć Na przykład z takiego Sangara zrobić sobie Rodgersa Więc nie wyglądałoby tak źle Przekluc Przeklikując sobie skład na gdzieś tam dalsze trzy kolejki To też moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle Tutaj mielibyśmy na przykład Guardi Gabriela w pierwszym składzie który miałby ciężki wyjazd na Aston Villa, Ale wciąż Arsenal to jest najlepsza defensywa w lidze Przy okazji drużyna, która wykonuje najlepiej te fragmenty gry, więc taki Gabriel może strzelić gola Tak naprawdę w każdym meczu Pamiętam rok temu chyba z Chelsea na wyjeździe zdobył bramkę Nie z Chelsea na wyjeździe, nie Na pewno nie, byłem nawet na tym meczu I nie zdobył wtedy bramki, ale to chyba była City w takim wypadku W każdym razie z jakimś mocnym rywalem na wyjeździe Gdy miałem go na ławce Zdobył wtedy brameczkę, więc Gabriel to jest opcja Którą można grać w każdej kolejce Poza tym drużyna wygląda naprawdę spoko Kolejka, ocena zresztą według tej kolejki to jest 94%. Kolejka numer 3 to jest ocena aż 95%. Tutaj w sumie z cięższych spotkań mamy United na wyjeździe w wykonaniu Aleksandra Arnolda i też Diogo Rzoty, ale to jest ponownie ten sam argument co przy Gabrielu. Że nawet jeśli nie czysty to no to coś z przodu, więc czemu nie Tutaj w tym składzie znalazł się Johnson na, na obronie wyjątkowo, bo skoczył za Munioza, który ma wyjazd na Chelsea Ale w sumie też nie jestem przekonany, czy nie grałbym Muniozem, ze względu na to właśnie, że mogą być potencjalne punkty z przodu Także to jest ten pierwszy wariant, bez Salah'a mi się podoba, dajcie znać co wymyślicie Przejdźmy sobie teraz do drugiego składu, drugi skład jest z Salachem i Halandem. Ocena według Fantasy Football Hub 95%, więc troszeczkę gorzej. A zobaczymy sobie jak to wygląda. Generalnie jeśli chodzi o zmiany to są one kosmetyczne. Tak naprawdę Saka i Rzotę wymieniłem na Salahę i Marfiego w ataku, zaś w obronie zamiast Pickforda wszedł Henderson i przez to, żeby nie podwajać defensywy Palace, wziąłem sobie Livramento i Robinsona do rotacji zamiast Munioza. E, tutaj mamy po prostu szerszą ławkę. Moglibyśmy nawet to minąć i wziąć jednego defensora za 4,5 i przy okazji na przykład Pickforda na budę No ale załóżmy, że tutaj byśmy mieli ten Farian z szerszą ławką, żeby gdzieś tam rozróżnić sobie te dwie ekipy Także ten skład też wygląda ok, tym bardziej właśnie, że możemy ewentualnie sobie porotować tymi, tymi obrońcami W związku z tym w kolejce numer 2 nie musielibyśmy grać nawet tym Gabrielem, który ma wyjazd na Aston Villa Moglibyśmy grać Liveramento i Robinsonem, którzy mają mecze z Bormów oraz Leicester Tutaj też zaznaczę dla, dla menedżerów, którzy teraz po prostu przeklikali sobie tylko do tego momentu, żeby zobaczyć składy, że nie jestem przekonany czyli Liverabente będzie miał skład, więc tutaj możemy grać każdego innego gracza, który po prostu ma cenę 4,5. Kwestia sobie subiektywnego podejścia i gdzieś tam analizy własnej, bo Eddie Howe oczywiście zagrał w szachy 6D i nie znamy składu na kolejkę numer 1, gdyż w tym ostatnim sparingu grała pół drużyny w jednym meczu i pół drużyny w drugim meczu. Więc tak naprawdę nie wiem jak, wy, jak wygląda wyjściowa jedenastka Wiem jednak, że w niej prawdopodobnie będzie i Marfi i Isak, w sensie prawdopodobnie to jest takie Dość bezpieczne powiedzenie, po prostu będą w tej pierwszej jedenastce, czyli Marfi oraz Isak Także to tak ewentualnie słowem komentarza co do tego składu e, Zobaczmy sobie jeszcze na kolejkę numer 3 Kolejka numer 3 to e, mecz Hendersona z Chelsea e, Jeśli chodzi o obronę mamy United, Brighton, Ipswich Ewentualnie Livramenta mógłby wejść za Aleksandra Arnolda, ale bez sensu trochę No i w sumie tutaj już wiadomo, że jakieś też transfery będą przychodzić i tak dalej Więc też nie ma co się za bardzo przywiązywać Generalnie jeśli chodzi o moje odczucia, mi się bardziej podoba ten pierwszy skład Jeśli chodzi o odczucie algorytmów, też lepiej wypala ten pierwszy skład Jeśli chodzi o gdzieś tam oczekiwane punkty w tym okresie, to chyba 3 czy 4 punkty więcej Więc załóżmy, że jest to dużo Także jeśli lubicie moje odcinki, jeśli lubicie moje gdzieś tam zdanie Moje opinie, to, to zostawcie łapkę w górę Lub jeśli nie lubicie, to, to dajcie, dajcie znać Co wam się ewentualnie nie podoba Jeśli lubicie zaś nie moje opinie, a jakieś tam algorytmy To zapraszam was do zakupienia Z naszego reflinku, subskrypcji Fantasy Football Hub My z tego gdzieś tam dostaniemy jakieś ściankowy macie 50% zniżki więc typowa sytuacja win-win więc jeśli chcecie mieć sytuację win-win to jeszcze zapraszam was na dzisiaj na dzisiejszy deadline live który startuje wyjątkowo o 16:30 Czyli 3 godziny przed deadline'em, Jak już powiedziałem we wstępie, będzie wielu wspaniałych gości, czy to z redakcji, czy z Twittera, którzy gdzieś tam dłużej grają w fantazy i którzy podzielą się swoimi składami, swoimi gdzieś tam uwagami na temat tego sezonu. Więc potencjalnie można wyłapać sporo rzeczy. A co jeszcze fajna rzecz, oczywiście będziemy śledzić wszelkie wycieki Ja pamiętam sytuację sprzed roku, czyli sprzed pierwszej kolejki rok temu Gdy okazało się, że nagle Gabriel pokłócił się z Artetą I w sumie tylko ci menedżerowie, którzy śledzili streamy Gdzieś tam 15 minut przed, przed właśnie deadline'em Dowiedzieli się o tym i wymienili Gabriela, i wzięli za niego salibę. I ten saliba już w pierwszej czy drugiej kolejce dał bramkę czy asystę. Więc wyszli na tym dobrze. Także jeśli też chcecie na tym wyjść dobrze, to zapraszam Was serdecznie. Wcale nie kłamię teraz, żeby Was przeciągnąć specjalnie na tego streama. Dobra, co ma, być, co ma się obronić, to się obroni. Żegnam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam zielonych strzałek. Bawcie się dobrze. Wybierajcie swoje ulubione składy. I po prostu, kto może, wpadajcie o 16.30. Będziemy długo, więc każdy się załapie. Trzymajcie się, Siemano. Udanego piątku.